Dzień dobry. Mam do Was pytanie. Ile Biblia dopuszcza związków małżeńskich u jednego człowieka? To jest proste pytanie. Jeden? Widzicie, odpowiedź wcale nie jest taka prosta, bo znowu zależy, o co mu chodzi, nie? O co mu chodzi? Temu, który tutaj stoi. O co mi chodzi? Powiem Wam, że niedawno odkryłem, że Biblia dopuszcza dwa związki małżeńskie. I oczywiście, jak zaraz Wam powiem o co chodzi, to myślę, że przyznacie mi rację. I takie moje pytanie tylko do Was. Kto z Was obchodzi urodziny swoje? No, pamięta o nich, robi święto jakieś, zaprasza ludzi. A kto z Was obchodzi duchowe urodziny swoje? Czyli te, kiedy się ochrzciliśmy. I teraz zobaczmy, które z nich tak naprawdę gdzieś tam może są ważniejsze. To jest właśnie bardzo ciekawe. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wracając do dwóch związków, które Biblia dopuszcza, pierwszy związek, no to mamy ten, gdzie człowiekowi jest lepiej, gdy znajdzie sobie drugą połowę, męża lub żonę. No, dla niektórych lepiej jakby nie znaleźli. To akurat nie są moje słowa, to są słowa, tak, parafraza apostoła Pawła, jednego z znanych autorów biblijnych. Właśnie był to Paweł i ten Paweł wspomina o drugim związku. I pozwólcie, że przeczytam właśnie z jego listu, 11 rozdział, drugi list do Koryntian, 11 rozdział, drugi werset. Nie przeczę, jestem o was zazdrosny Bożą zazdrością. Poślubiłem was bowiem z jednym mężem, aby postawić przed Chrystusem czystą dziewicę. Tak więc ja mam tutaj takie pudełeczko dzisiaj dla zobrazowania. Piękne, czerwone. Postawimy sobie je tutaj. Jest w środku serduszko. I również mam obrączkę. I pozwólcie, że założę sobie dzisiaj. Mam obrączkę. I powiem Wam, co widzę, studiując Biblię. Studiując Biblię widzę to, że Jezus nie bez powodu, Bóg nie bez powodu zaplanował w taki sposób ludzi do związku, tutaj też takiego można powiedzieć do rodziny, dlatego że jak człowiek może lepiej zrozumieć drugą osobę, jeśli nie to, gdy ma się połączyć z osobą pełną wad, niedoskonałości, jak inaczej ma zrozumieć bezinteresowną miłość, tą niepojętą, jak właśnie nie to, gdy na przykład powstają dzieci, to teraz to dziecko od samego początku stara się człowiek wychować jako ten drugi element i patrzy na nieporadność tego dziecka, na to, jak wiele rzeczy mu nie wychodzi, jak wiele błędów popełnia, czasami nawet jak przeciwko rodzicom wychodzi, występuje, czasami nawet jak przykrość jakąś sprawia. Więc nie znam lepszego sposobu od tego, żebyś więcej nauczyć się odnośnie zbawienia i tak samo miłości, bezinteresownej miłości, jak właśnie te dwa przykłady, które tutaj nam pozostawił Jezus. Jezus, na wstępie chcę powiedzieć, gdy przyszedł tutaj około 2000 lat temu, zostawił nam bardzo duży, bardzo drogocenny posag. Posag jako takie coś, co sprawiło, żeby ludzie jeszcze bardziej go pokochali, żeby ludzie oczekiwali jego powtórnego przyjścia. Normalnie ludzie, gdy grozi im śmierć, a na przykład osiągnęli tutaj na tym świecie mnóstwo pieniędzy, są w stanie zapłacić 10 milionów, nawet 50, 100 milionów, żeby nie umrzeć, żeby jeszcze przedłużyć swoje życie, żeby się uratować. Tak się dzieje. Natomiast to, co zrobił Pan Jezus, to przewyższa wszystkie pieniądze tego świata, wszystkie inne rzeczy i możliwości. I nasuwa się jedno pytanie. Tak właściwie już nasunął je tekst. Apostoł Paweł napisał, to pytanie gdzieś tam postawił. Ono brzmi, czy przed małżonkiem stanie czysta niewiasta? Czy przed małżonkiem zostanie postawiona czysta dziewica?
I wiecie doskonale, jak to jest z obiecywaniem Panu Bogu albo ze składaniem ślubów. Każdy z was, kto składał obietnice i śluby Panu Bogu, wie, jak ciężko ich jest dotrzymać. Zgadza się? Niektórzy pewnie z was mają tak, że jeszcze do dzisiaj zmagają się, pamiętają jakąś obietnicę i próbują dalej dotrzymywać coś, co wielokrotnie już im nie wyszło. A może być może o wielu z nich się zapomniało. I niestety często z nami jest tak jak u młodego chłopaka, który przez cały wieczór na przykład spędza ten wieczór ze swoją dziewczyną u niej w domu i zapewnia ją o tym, jak bardzo ją kocha, jak bardzo nie może bez niej żyć, że pójdzie za nią na koniec świata. A gdy wychodzi od niej, to mówi takie słowa: zobaczymy się jutro, o ile nie będzie padać. Więc mniej więcej to tak wygląda, jeśli chodzi o nasz związek z Panem Bogiem. Często niestety tak jest, że mówimy: Boże, Boże, bardzo mocno Ciebie kocham, ale... I już nie będę tego ale rozwijał, niech każdy z was to sobie ale w swoim życiu rozwinie. Też powiem taką jedną rzecz. Wiecie, że na tydzień przed ślubem w judaizmie często jest tak, że młoda para nie powinna się widywać. Albo na przykład czasami nawet dzień przed samym weselem pości ta para. W pewnym momencie w Biblii, gdy uczniowie przychodzą, byli to uczniowie Jana, przychodzą do Jezusa, pytają: jak to jest, że my pościmy, faryzeusze poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? I on wtedy powiedział: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. A jak człowiek może się bardziej zbliżyć do Pana Boga, jak właśnie nie przez post? Gdy blisko się jest Pana Boga, to wiecie, że ciężko jest grzeszyć. Wiecie, że ciężko jest robić pewne rzeczy. Więc to, co chcę wam narysować w ramach tego wstępu, to to, że faktycznie Jezus zostawił dla nas niesamowity posag i teraz jest pewien czas, który ma coś zrobić i o tym sobie jeszcze powiemy. I później Jezus jest tym, który przychodzi jako małżonek do swojej małżonki. Dlatego, żeby to zobrazować, założyłem dzisiaj pierścionek. Nie znam się, bardziej ślubny niż może zaręczynowy. I chciałbym, abyśmy właśnie zobaczyli, co to ma wspólnego z nami. Otwórzcie Księgę Objawienia, 14 rozdział. Księga Objawienia, 14 rozdział i tam przeczytamy sobie werset pierwszy, a następnie od 4 do 5. Na górze Syjon zobaczyłem baranka. Stało z nim 144 tysiące tych, którzy mieli na czole wypisane jego imię oraz imię jego ojca. 4 i 5 to ci, którzy nie splamili się z kobietami. Ich dziewiczość nie uległa naruszeniu. Idą za barankiem, dokądkolwiek pójdzie. Zostali oni wykupieni spośród ludzi jako pierwszy owoc dla Boga i dla baranka. W ich ustach nie doszukano się kłamstwa, są bez skazy. Widzicie to? Co mieli wypisane na czole? Imię swojego małżonka. Tu ktoś powiedział: charakter Boży. Nie splamili się z kobietami, naśladują swojego małżonka. Nie ma kłamstwa w ich buzi, w ich ustach. Czyli to nam pokazuje, że dla Boga nie liczy się twój wygląd, ale liczy się twój charakter. 14 rozdział podaje charakterystykę tych ludzi, części ludu Bożego, który zostaje wykupiony z ziemi, z tego świata. I teraz to, co chcę powiedzieć, jest bardzo ważne. My żyjemy dzisiaj na tym świecie w oczekiwaniu na przyjście naszego małżonka, i podczas tego musi się w naszym życiu objawić moc Boża. Ta moc Boża najbardziej objawia się nie gdzie indziej, tylko w naszym charakterze. Jeśli nie widzisz zmian w swoim charakterze, które Bóg dokonuje już dzisiaj, to być może wcale nie ma mocy Bożej w twoim życiu. To jest pytanie pod rozwagę, nad którym każdy z nas musi się zastanowić. A teraz chciałbym posłużyć się trzema przykładami z Pisma Świętego, które lepiej pomogą nam zrozumieć, o jakim charakterze mówię.
Wybrałem trzy historie. Pierwsza historia to historia Anny i Heliego. Otwórzcie ze mną pierwszą księgę Samuela. Zanim przeczytamy, może opowiem wam pewne tło. Jest człowiek, który nazywał się Elkana i miał dwie żony. Jedna żona to była Penina, druga żona to była Anna. Anna nie mogła mieć dzieci, była bezdzietna. I Penina no, nie omieszkała nie dawać o sobie znać, że jest lepsza. Właśnie z tego powodu, że ona mogła mieć dzieci, a tamta nie mogła mieć. Docinała jej. Myślę, że wielu z nas też czasami zdarzyło się, że dociął drugiemu, a niektórzy z nas nawet są w tym mistrzami. Każdy z nas jest w czymś bardzo dobry. To akurat nie jest najlepsza forma, ale zobaczcie, co robi Anna. Anna zamiast wziąć sprawy w swoje ręce i odpłacić się tej Peninie, tej drugiej żonie, pamiętajcie, to nie o takim, nie takie Biblia dopuszcza dwa związki. A tu akurat miał dwie żony takie konkretne. Nie o tym mówiłem. Więc zamiast po prostu wziąć sprawy w swoje ręce, to zobaczcie, co ona robi. Ona co roku udaje się do świątyni i godzinami, albo nawet dniami spędza tam czas i woła do Pana Boga, żeby Pan Bóg odmienił jej los. I teraz przeczytam wersety od 10 do 16. Ona zaś z goryczą na duszy modliła się do Pana i rzewnie płakała. Złożyła przy tym ślub. Panie zastępów, jeśli naprawdę wejrzysz na niedolę swej służącej, wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o mnie, jeśli dasz swej służącej męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i brzytwa nie dotknie mu głowy. A gdy tak długo modliła się przed Panem, Heli śledził jej usta. Anna mówiła z serca, ledwie drżały jej wargi, nie wydawała głosu. Heli uznał, że jest pijana. Jak długo będziesz się upijać? Przyganił. Skończ wreszcie z tym winem. Nie, mój panie, wyjaśniła Anna. Jestem kobietą znękaną na duchu. Wina ani piwa nie piłam. Wylałam przed Panem swoją duszę. Nie zaliczaj swej służącej do kobiet niegodziwych. Przez cały czas mówiłam z głębi mojej troski i wielkiego strapienia. Zamiast Anna w tej sytuacji powiedzieć do Helego, który ją zganił, tak jak mówi Biblia, zamiast powiedzieć mu, słuchaj, co ty mi w ogóle będziesz mówił? Co ty w ogóle możesz mi powiedzieć? Wiecie, jak to jest. Jak ktoś obraża cię, no to działa to pewnego rodzaju jak łańcuch. Jeśli ją obraża na przykład jej ktoś z jej domu, to później często jest tak, że jak ta osoba spotyka inną osobę, znajomą albo nieznajomą na ulicy czy gdziekolwiek, to później wyładowuje się na tej osobie. Nawet jest taki filmik, który pokazuje, jak działa to jak taki łańcuch. Więc Anna zamiast w tym momencie, gdzie kolejna osoba przeganiła ją, powiedzieć jej, co ty mi w ogóle będziesz mówił i mówił, że ja jestem pijana albo coś, przecież wiesz co, popatrz lepiej na swoje dzieci i na swój dom. Tam to dopiero się dzieje. Myślisz, że ludzie nie wiedzą? A twoi synowie są kapłanami. A może przydałaby się jakaś jak to powiedzieć, rewizja tego kapłaństwa twoich synów. Ja myślę, że bardzo, bardzo dużo by się mogło tutaj znaleźć. Przydałoby się jakieś śledztwo. Co oni robią w ogóle w świątyni? Co oni w ogóle robią z pewnymi rzeczami w świątyni? Przecież to jest sprawa Boża. Mogła powiedzieć tak Anna, czy nie? Mogła powiedzieć. Więc nie będziesz mi tu opowiadał, panie, jakichś farmazonów, że jestem pijana albo jakieś takie rzeczy. Ale Anna tak nie zrobiła. Anna wysłuchała i powiedziała, nie zaliczaj swej służącej do kobiet niegodziwych. I powiedziała, że mówiłam z głębi serca. Mówiłam to, co mnie niepokoiło. To, co było moim wielkim strapieniem na sercu. Druga historia, przejdźmy od razu do drugiej historii. Jest to druga księga Samuela, 16 rozdział, wersety 5 do 13. Kiedy król Dawid dotarł do Bahurim, właśnie wyszedł stamtąd pewien człowiek z rodziny Saula. Miał on imię Szimei i był synem Gery. Szedł pewny siebie i ubliżał królowi. Ponadto zaczął obrzucać kamieniami zarówno Dawida, jak i jego służących, a także towarzyszący mu lud oraz wszystkich zbrojnych kroczących po prawej i lewej stronie króla. Precz! Krzyczał Szimei. Precz! Krwiopijco, nikczemniku! Pan pociągnął cię do odpowiedzialności za całą krew przelaną w domu Saula, zamiast którego zapanowałeś.
i przekazał panowanie Absalomowi, twojemu synowi. Wreszcie dopadło cię nieszczęście, bo ciąży na tobie krew. Wtedy Abiszaj, syn Seruji, powiedział do króla, dlaczego ten zdechły pies tak złoży czy mojemu panu, królowi? Pozwól, że podejdę i zetnę mu głowę. Ale król odpowiedział, niech cię to nie boli, on ubliża mnie, a nie wam, synowie Seruji. Ubliża mi tak z przyzwolenia pana, to on mu polecił złożyć Dawidowi, więc kto powie, dlaczego tak czynisz? Ponadto zwrócił się do Abiszaja i towarzyszącej mu służby. Mój własny syn, który wyszedł z mojego wnętrza, chce odebrać mi życie. Dlaczego więc dziwić się temu Beniaminicie? Zostawcie go, niech złorzeczy, skoro pan go do tego pobudził. Może pan wejrzy na moją krzywdę i przewróci mi powodzenie w zamian za te dzisiejsze obelgi. I Dawid ze swoimi ludźmi ruszył w dalszą drogę, Szimej zaś szedł zboczem góry równolegle do niego i ciągle mu ubliżał, obrzucał go kamieniami, ciskał garście piasku i tak dalej. Więc czy będąc królem pozwolilibyście na takie zachowanie? Jakiś gość, który nagle się pojawił, ubliża królowi, rzuca do niego kamieniami? Czy można w ogóle wyzywać króla? A Dawid co robi? Dawid mówi, niech sobie przeklina. Być może to od Pana wyszło. A Bóg może wejrzy na końcu na tą całą sytuację, na to przekleństwo i obróci to w dobro. Widzicie zachowanie Dawida? Trzeci przykład to jest przykład, który pochodzi z Nowego Testamentu, z Ewangelii Marka. Po odejściu stamtąd udał się w okolice Tyru. Wszedł tam do domu, gdyż nie chciałby się ktokolwiek o nim dowiedział, lecz nie zdołał się ukryć. Zaraz usłyszała o nim pewna kobieta. Jej córeczka była opanowana przez ducha nieczystego. Kobieta ta przyszła i padła Jezusowi do stóp. Była ona Greczynką, rodem z Syrofenicji. Zaczęła go prosić, aby wypędził z jej córki demona. On zaś zwrócił się do niej, pozwól najpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Panie, odparła kobieta, i szczenięta jadają pod stołem okruchy, które spadną dzieciom. Wtedy jej powiedział, ze względu na te słowa idź. Demon wyszedł z twojej córki i gdy wróciła do domu, znalazła dziecko leżące na łóżku, demona zaś już nie było. I to jest trudna w odbiorze historia, ale Jezus w tej historii chce coś pokazać. I tak samo w pozostałych historiach Bóg chce coś pokazać. Co Bóg chce pokazać w tych historiach, które przeczytaliśmy? Chce pokazać wielkość Bożego charakteru tych ludzi. Wielkość Bożego charakteru u tej kobiety. I jednocześnie chce dać lekcję swoim uczniom, którzy faktycznie z pogardą trochę patrzyli na kobiety ogólnie. Nie ma co im się dziwić, była też taka kultura. Ale dodatkowo dochodziło to, że to była kobieta pogańskiego pochodzenia, więc tym bardziej patrzyli na nią z pogardą. I zobaczcie, co ta kobieta robi. Ta kobieta słyszała o Jezusie, że to jest dobry człowiek, że jest wspaniałomyślny, że pomaga, a tutaj spotkała się z taką odezwą Pana Jezusa. Oczywiście wiemy, że Jezus to specjalnie robi. I ona zamiast się oburzyć, zamiast powiedzieć, wiesz co, już od ciebie nic nie chcę. A, pójdę sobie. To, co mówili, jest nieprawdą i tak dalej. Nie. Powiedziała, tak, ale nawet szczenięta jadają okruchy spod stołu. Czyli co pokazała? Pokazała swoją uniżoność. A ta uniżoność była niczym innym, jak właśnie wielkość charakteru, który posiadała. I zobaczcie, w jaki sposób działa przeciwnik Boży. Przeciwnik działa Boży w taki sposób, abyśmy my nie widzieli wad swojego charakteru i żeby te wady charakteru były zakrywane. Zobaczcie, że tak samo działa z grzechami. Przeciwnik Boży działa tak, żeby nasze grzechy były pielęgnowane i żebyśmy my nie widzieli w tym żadnego problemu. Jest pewna taka historia o pewnej osobie, która miała grzech. Tym grzechem akurat było cudzołóstwo i zdarzyło się raz to cudzołóstwo i wtedy przyszła do szatana i mówi, co ja mam zrobić? A szatan mówi, nie martw się, nie martw, dał jej kołdrę i okrył ją tą kołdrą, tak żeby ona czuła się dobrze. Ale znowu się zdarzyło to samo, więc szatan znowu przyszedł i znowu dał jej kołdrę. I w końcu możecie sobie wyobrazić, że tych kołder doszło do 99%,
Nie wiem, czy te kołdry już by nie przycisnęły tej osoby, ale za setnym razem, gdy znowu się to zdarzyło i znowu przychodzi do szatana i mówi znowu to samo, to szatan powiedział jej: słuchaj, ale ja już mam nowego klienta. I wziął te kołdry. I po prostu ta osoba została w taki sposób. Jest to pewna ilustracja, ale to nam pokazuje, że całe nasze życie i cała nasza historia, ona prowadzi do dwóch miejsc. Że albo w pewnym momencie pękasz jak Judasz i kończy się te 99 kołder i odchodzisz od Boga całkowicie, albo w pewnym momencie swojego życia padasz na twarz przed Panem Bogiem i prosisz Boga, żeby Bóg objawił swoją wielką moc w twoim życiu, a szczególnie w twoim charakterze. Zgadza się? Pamiętacie synów Groma, synowie Zebedeusza, Jan i Jakub? Nie bez powodu byli nazwani synami Gromu. Gdy nawet przechodzili przez wioskę, chcieli ściągnąć błyskawicę, żeby tą wioskę pochłonęło. Ale co się stało? W pewnym momencie pękli i padli przed Bogiem i Bóg zaprowadził ich tak, że mogli uwielbić Boga swoją śmiercią, oddać swoje życie dla Boga. Podobnie było z Piotrem. Piotr również mówił bardzo dużo o miłości Pana Jezusa. On naprawdę kochał Pana Jezusa, ale czegoś brakowało w tej miłości. W tej miłości brakowało jeszcze wtedy charakteru Jezusa. I również Piotr musiał paść przed Panem Bogiem i Bóg musiał zacząć objawiać swoją potężną moc w jego życiu i w jego charakterze. Była pewna kobieta, która chciała wziąć chrzest i w pewnym momencie pastor odmówił jej tego chrztu. I gdy odmówił jej tego chrztu, ona się tego nie spodziewała. Wiecie, co się stało wtedy? Bardzo mocno wybuchła i powiedziała wiele niepotrzebnych słów. I tak jest często właśnie z nami. Czy posiadasz ten Boży, wielki charakter? Jak zakończyła się historia numer jeden z Anną i z Helim? Pamiętacie? Kogo urodziła Anna? Dziecko, ale to dziecko było prorokiem. A kobieta, która urodziła proroka wtedy, to było dużo bardziej wartościowe, to była kobieta, która proroka urodziła, było dużo bardziej wartościowe, niż gdyby urodziła inne dzieci. Jak zakończyła się druga historia? Historia z Dawidem, z Absalomem. Pamiętacie jak? Była pewna wojna, akurat wojownicy Dawida i oni, i w pewnym momencie Absalom jedzie na mule, z tego co pamiętam, i zawisł na gałęziach. Wyobrażacie sobie? No coś dziwnego, żeby w taki sposób utknąć, że tak powiem, w walce. No i tam zobaczył go akurat dowódca, nie posłuchał rozkazu Dawida i po prostu zabił go. Chociaż Dawid doskonale pamiętał o tej zniewadze, o tych rzucaniu kamieniami, o tych zniewadze Szimei i później w swoim testamencie przekazał pewne polecenia swojemu synowi Salomonowi, ale to jest już inna historia. Trzecia historia. Pamiętacie, jak się zakończyła? Syrofenicjanka i Jezus? Przeczytaliśmy to. Wróciła do domu i znalazła swoją córkę zdrową. Nie było już demona. I to, co chcę wam dzisiaj powiedzieć, i to jest najistotniejsze z tego wszystkiego, to, że Jezus jest rozwiązaniem naszych problemów. Jezus może wszystko rozwiązać. Jego miłość, Jego prowadzenie, Jego podejście, Jego poświęcenie może rozwiązać wiele z naszych problemów. Jezus jest rozwiązaniem wszystkich problemów ludzkości, tylko kwestia w tym, abyśmy my mogli w to uwierzyć i paść na kolana przed Jezusem Chrystusem. On zna nasze problemy zdrowotne, nasze problemy z pracą, nasze walki rodzinne, nasze walki stoczone z grzechem, pewne jakieś niezażegnane konflikty, tysiące przykrych wypowiedzianych słów, tysiące brudnych myśli, plotek, to Jezus Chrystus wszystko zna. I wiecie, co w tym jest najlepsze? Najlepsze jest to, że ja, widząc siebie, właśnie takiego, jak opisałem, tak bardzo niedoskonałego, wiem, że nie mogę nic zrobić, żeby Jezus przestał mnie kochać. Nie mogę nic zrobić w tym aspekcie. Ale oprócz tego widzę coś jeszcze na podstawie sytuacji, które mieliśmy, zwłaszcza tej Greczynki, że Jezus często poddaje nas próbie.
abyśmy sami mogli stwierdzić, czy my kochamy Jego i czy my podążamy za Nim. Czy w nas jest Jego moc Boża, która przejawia się najbardziej w naszym charakterze. Czy oczekujemy Go jako ci zaręczeni i radujemy się z tego związku. Czy posiadamy szlachetny charakter? Pozwólcie, że powiem wam kilka słów z definicji, co znaczy szlachetny. Postępujący w sposób wspaniałomyślny, uczciwy i bezinteresowny, świadczący też o takich cechach. Kolejna rzecz, odznaczający się harmonią, subtelną prostotą, umiarem. Kolejna rzecz, wyróżniający się jakimiś rzadkimi cechami lub odznaczający się doskonałą jakością. Biblia mówi bardzo wyraźnie, że jeśli jest w nas kłamstwo, czyli w tym charakterze jest kłamstwo i rzeczy z tym związane, to moi drodzy, to niekoniecznie naszym Ojcem jest Bóg i Jezus. Być może wtedy naszym Ojcem jest ktoś inny, przeciwnik Boży, diabeł. Biblia mówi, że On jest Ojcem tych rzeczy, On jest Ojcem kłamstwa. Pamiętajmy, że to Bóg musi przyodziać nas swoimi szatami. Nie możemy ciągle okrywać się kołdrami, które daje nam właśnie diabeł. To Bóg ma zabrać nasz grzech. To Bóg ma skonfrontować naszą grzeszność z Nim i tą wadę, która występuje w nas, zamienić na piękną cechę, która również pochodzi od Niego i którą można wykształtować razem z Nim. I nawet myślę, że każdy z nas, nie powiem teraz źle, stracił duchowe dziewictwo. Zgadza się? Ale Jezus i tak już oddał posag. Już tak oddał swoje życie za nas. I pytanie, co jeszcze ma zostawić? Co jeszcze ma Jezus zostawić? Czy może w ogóle coś więcej zostawić? Przecież wiemy doskonale, że nie ma większej miłości jak ta, gdy życie swoje się kładzie za kogoś. Nie ma większej miłości, więc co jeszcze Jezus może zostawić? A więc, moi drodzy, chciałbym, abyśmy naprawdę poszli do Jezusa Chrystusa, powiedzieli Mu tak, jak się rzeczy mają. Zdradzałem Cię na prawo i lewo. Zawaliłem strasznie. Gdyby z tych wszystkich moich zdrad porodziły się dzieci, tak naprawdę fizycznie, to wiecie, to przysłowiowo piekło by ich nie pomieściło. Zgadza się? Mówimy o takiej powadze problemu. Gdyby z tych wszystkich zdrad, z tych wszystkich cudzołóstw duchowych porodziły się dzieci. Oczywiście używam tutaj na słowo piekło tego języka symbolicznego. Ale rozumiecie, o czym mówię? Na tym polega ten Boży wielki charakter. Że On mnie przyjmuje, pomimo że nie zachowałem swojego dziewictwa. I nie chodzi o to, że raz Boga w życiu zdradziłem. Chodzi o to, że czasami nie robiłem nic innego oprócz zdradzania Boga. I powiem wam jeszcze jedną ilustrację. Czy widzieliście kiedyś, jak krawiec, moja mama w dodatku jest krawcową, ona przykłada kawałek papieru do jakiejś tłustej plamy na materiale i później do tego jeszcze przyciska do tego papieru gorące żelazko. Testowaliście kiedyś coś takiego? Po co się to robi? Dlatego, że ciepło roztacza ten tłuszcz, a papier znowu wchłania ten tłuszcz i tkanina zostaje czysta w jakimś tam wymiarze. Prawdziwa miłość wchłania swym ciepłem plamy zła z życia ludzi. To robi Jezus Chrystus z nami. To robi Jezus Chrystus z naszym charakterem. I na tym polega Jego szlachetny charakter. A co jeśli chodzi o Ciebie? Co jeśli chodzi o mnie? Gdy przychodzą trudne sytuacje życiowe, zastanówmy się nad tym teraz w praktyce. Jako ludzie mamy prawo do wielu rzeczy. Zgadza się? Mamy prawo czy nie? Każdy z nas. A teraz posłuchajcie kilku przykładów. Mam prawo przyjść do domu po pracy, być zmęczony i się położyć. Ale może warto pomóc żonie zmyć naczynia, albo odwiedzić kogoś, albo do kogoś zadzwonić. Dlaczego? Bo liczy się człowiek, bo liczy się też Bóg i Jego charakter. Zbór ma prawo wykluczyć kogoś, ale ze względu na to, że liczy się Bóg i człowiek, być może warto poczekać jeszcze trochę, dać mu szansę.
Mamy prawo wydawać pieniądze jak chcemy. To są nasze pieniądze. Ale być może warto, dlatego że liczy się Bóg, Jego charakter i liczy się człowiek, część z tych pieniędzy przeznaczyć na jakiś szczególny cel. Czy dla ewangelizacji, czy innej. Mamy prawo do rozrywki. Każdy z nas musi również się w jakiś sposób odstresować. A być może warto, ze względu na to, że liczy się człowiek, liczy się Bóg i Jego charakter, zabrać kogoś na tą rozrywkę i odłożyć mu ten kawałek pizzy, który normalnie należałby dla mnie, czy zafundować coś innego. Mamy prawo ściągnąć dług od osoby, która jest nam go winna, ale być może warto dać jeszcze więcej czasu tej osobie albo nawet podarować ten dług. Człowiek ma prawo po ciężkim dniu się zdenerwować. Wybuchnąć, tak jak dzisiejsze nasze przykłady mówiły. Zwłaszcza, gdy jest jakaś osoba niemiła. Ale może warto, ze względu na to, że liczy się człowiek, liczy się Bóg i jego charakter, przemilczeć pewne rzeczy, a nawet odpowiedzieć dobrym słowem. Człowiek ma prawo zostać w sobotę w domu, gdy jest nabożeństwo, ale być może warto, bo liczy się człowiek i liczy się Bóg i jego charakter, pójść na to nabożeństwo i jeszcze dodatkowo coś powiedzieć, żeby wspólnie się zbudować i uwielbić Boga. I mógłbym tak wymieniać. A więc widzicie? Człowiek ma prawo do wielu rzeczy. I wiele z tych rzeczy będą zrobione zgodnie z prawem. Ale w tym samym można pominąć człowieka albo można pominąć Boga i jego charakter. I to, co mnie zdumiewa w Jezusie Chrystusie, w historiach, które są opisane w Ewangeliach, to jest to, że właśnie Jezus pokazywał, że liczy się drugi człowiek i liczy się Bóg. I Boży wielki charakter. Szlachetny charakter. Czy wiesz, że miłość do braci jest miarą naszej miłości do Chrystusa? Nie zapominajmy tego. Wszędzie możemy postąpić w jakiś określony sposób, ale Jezus przyszedł wtedy, żeby przypomnieć nam, jak powinniśmy postępować. Która to jest ta droga właściwa? I tylko i wyłącznie, żebyśmy przestali się męczyć w tym naszym chrześcijaństwie, to Jezus musi napełnić nasze wnętrze, nasz umysł, serce i przede wszystkim musi odmienić nasz charakter. Charakter, który jest pełen wad i niedoskonałości. Dlatego, drodzy, już kończę, na tym polega ten związek. Bez związku nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Ze związkiem, z Jezusem, jesteśmy co w stanie zrobić? Wszystko. Bóg jest w stanie wszystko zrobić w nas. Bóg jest w stanie otoczyć nas piękną szatą, mimo że ani krzty, ani trochę na nią nie zasługujemy. A z drugiej strony możemy zarzucać się kołdrami i mówić, że jest wszystko okej, ale w głębi serca gdzieś będziemy wiedzieli, że są pewne braki, pewne potrzeby, że coś nie do końca jest okej. I chciałem was zachęcić do tego i powiedzieć, że każdy z nas może doświadczyć związku z Chrystusem. I wiecie, co jest najciekawsze? To już tak znowu pół żartem na koniec, że to wcale nie będzie poligamia. Nie? Normalnie byśmy mieli poligamię, ale tak wyjątkowy jest związek z Jezusem Chrystusem, że każdy z nas może mieć najspanialszy, najszczęśliwszy z Nim związek i nie będzie to problem. I wszyscy się zmieszczą w tym związku. I nie będzie to poligamia. Jezus Chrystus jest niesamowity. Jest rozwiązaniem wszystkich problemów. To On pokazywał, że liczy się człowiek i liczy się Bóg i liczy się Boży charakter. I drodzy, ten charakter to jest coś, co Bóg może w nas sprawić tylko i wyłącznie dzięki temu. Dzięki związku z Jezusem Chrystusem. I tego wam życzę. Amen.